witam wszystkich oglądających. No, jesteśmy dzisiaj na łąkach. Nie jesteśmy w lesie. Także będziemy tu po łąkach chodzić. Także zobaczymy, co wpadnie. Znaczy liczę na jakąś jedną, dwie monetki do góra. Więcej na pewno nie będzie. Zobaczymy. Do pierwszego trafienia w takim razie. No i słuchajcie, jest pierwsze trafienie. Fajerka od kuchni. To jest kształt okrągły, wiadomo, z żelaz. No i tak biło, przebijało na żelazo trochę, na kolor. Także chyba trzeba wszystko, no bo nie wiadomo co. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście jest dzisiaj wiatr straszny, także słyszycie, ale może nie słychać. Słuchajcie, widoczka, wyszło coś takiego. Słuchajcie, teraz mam tak ustawione, że to niektóre żelazka też wyciągną, bo mam to biorę żelazka. Takie ciekawostki to są przeróżne. Jak nie fajerki, to jakieś takie o, jak tego typu. A zbieram żelaz wszystek. Także zobaczymy co dalej. Jest dołeczek, dołeczek. I słuchajcie, z dołeczka co wyszło? Naparsteczek. Naparsteczek wyszedł. Coś mi się w ustawieniach poprzestawiało znowuż, ale jest trafienie. No i słuchajcie, jest trafienie. Jest trafienie. Jest dołek i monetka. I taka monetka trailera. Zaraz odpalę mądriaka. Chciałem wam pokazać, jak to wskazuje. O. 57, 58, 7. Mniej więcej linia prosto. Taki sygnalik. I jest to 5 ziko, słuchajcie. Jest to 5 ziko. A rocznik już wam mówię. Który? Osiemdziesiąty trzeci. Pozdrawiamy. 83. 5 ziko. I lecimy dalej. Jest dołek. Dołek. I z dołeczka myślałem, że monetka, ale to taka mała podkładeczka aluminiowa raczej. No i co? Mamy z dołka trafienko. A co trafiliśmy z dołka? Już wam pokazuję. Takie wieczko z napisem dzień i noc. No ale co dzień i noc? Coś w tym było. Dzień i noc. Jakaś taka przykrywka od czegoś. Aluminium. Z tego chyba wniosek. Albo taki trochę żelaz. Nie wiem co to jest. Dzień i noc. Pierwszy raz coś takiego widzę. No dobra, ciekawostka. Dzień i noc. Dobra. Dzień jest pochmurny. Jest po prostu śniegowo, wiecznie. No i dobra, i dzień i noc. I doba cała. Dobra, do następnego trafionka. A teraz słuchajcie, jest taki dół wykopany. Ponad sztych. O, widzicie, woda w środku jest. Czyli jest na plusie. Wszędzie woda schodzi się tutaj, nachodzi. No i słuchajcie, jest taka kratka jakby coś takiego, nie wiem co to jest, jakiś żelaz od czegoś, ale nie wiem od czego to jest, nie od pieca, od czegoś innego. Nie wiadomo co to jest.
Chyba żeliwo nawet, powiem wam. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to dajcie znać. Coś takiego się trafiło. Jest to prawdopodobnie, że albo aluminium, albo coś takiego, nie wiem co to jest. Jakiś korek, jakieś coś. Jeszcze takie na pół zmarznięte. To trudno to określić. Albo to aluminium, nie wiem. Albo srebro, słuchajcie, nie wiem co to jest. Chwila, moment, przeczyszczę, zobaczymy. Słuchajcie, nie wiem co to jest, także nie będę tego czyścił, bo to szkoda czasu. Wygląda częściowo na jakiś kolor, ale nie wiem jaki to kolor jest. No i słuchajcie, popatrzcie sobie jak tutaj się dzieje na tym polu, na tej łące całej. Wygwizdów, słuchajcie, powolutku zmierzamy ku końcowi, zwracamy się i no co będę, pokażę wam później, o co tutaj wyszło. Teraz patrzcie z tego dołka, co tu jest, kawałek klamry, współczesny klamry z napisem chyba diesel, tak, diesel. Dokładnie, diesel. Dejser. Już jest, wiadomo. Nic starego, tylko współczesne coś. Ułamana klamra. Urwana. No i tyle. Słuchajcie, zaraz się wracam do auta. Może jak wpadnie cokolwiek, jeszcze to nagram. Zobaczymy. No i mamy następne trafienie. Jest to łuska Mosino. Tak. Rusko łuska Mosino. Lecimy dalej. Taka całkiem. No, oczywiście zbita. I mamy w dniu dzisiejszym drugą monetkę, słuchajcie. Siedem. Jaka monetka? Już patrzymy. Co to jest? Czekajcie, umyję. Co my tu mamy? O, mamy Populares. Dwa ziko. Rocznik. Moment, jaki to rocznik? Kurde, nie widać. Jest. A kurde. Nie wiem, który, poczekajcie. Rocznik. I to rocznik. 86, pozdrawiamy. Dobra. I lecimy dalej. Albo już kończymy dzisiaj. Zobaczymy. Jak już nic nie będę nagrywał, czyli dzisiejszym już koniec. No niestety, z monetami dzisiaj kiepciutko.
Także żelastwa dużo, dużo żelastwa, słuchajcie. To co widzieliście, to widzieliście.